Korzystając jak co roku z pośrednictwa telewizji Kujawy chciałbym zwrócić się do mieszkańców naszego miasta. Składamy sobie o tej porze roku życzenia. Mówimy zwykle zdrowia, szczęścia, pomyślności, i to prawda potrzebne jest zdrowie, żeby człowiek mógł wypełniać wszystkie zadania, jakie przed Nim stoją. Potrzebne jest szczęście, żeby nie był przerażony tymi problemami i kłopotami, które spotykają go codziennie. Potrzebna jest pomyślność, żeby mógł wierzyć, że swoim działaniem potrafi osiągać cel i zmierzać do tego, co stawia sobie jako zadanie. Ja chciałbym jednak. W tym roku, składając te życzenia, powiedzieć, że życzę całemu naszemu miastu, wszystkim jego mieszkańcom, pełnego rozwoju, żeby to miasto nam piękniało, żebyśmy obchodząc Boże Narodzenie, równocześnie cieszyli się każdym sukcesem, który zauważamy w trosce związanej z wyglądem, z estetyką naszego miasta. Chciałbym życzyć naszemu krajowi, żeby umiał rozwiązywać coraz więcej trudnych problemów, jakie przed nim stają. Żeby Polacy umieli otworzyć siebie wzajemnie na siebie, żeby umieli otworzyć swoje serca na innych. Żeby umieli pogodzić się z tym, że wszyscy nie musimy myśleć tak samo o każdej sprawie. Chciałbym życzyć, życzyć naszemu kontynentowi, żeby wydobył się z kryzysu, który go trapi, bo ten kryzys oddziałuje również na nasze rodziny, na nasze codzienne życie. Niech Pan Jezus, który jest źródłem pokoju, który przynosi pokój, nauczy nas właściwego przeżywania rzeczywistości, żebyśmy nie poddali się przygnębieniu, tylko świadomi tego, że On jest z nami, szli z odwagą w rok, który już niedługo się zacznie. Szczęść Boże wszystkim widzom telewizji Kujawy.